Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Pewien człowiek zbliżył się do Jezusa i padając przed Nim na kolana prosił. Panie, zlituj się nad moim synem. Jest epileptykiem i bardzo cierpi, bo często wpada w ogień, a często w wodę. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. Na to Jezus odrzekł: O plemię niewierne i przewrotne, jak długo jeszcze mam być z wami? Jak długo mam was znosić? Przyprowadźcie mi go tutaj. Jezus rozkazał mu surowo i zły duch opuścił go. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie. Wtedy uczniowie podeszli do Jezusa na osobności i zapytali: Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić? On zaś im rzekł: Z powodu małej wiary waszej, bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze: przesuń się stąd tam, a przesunie się. I nic nie będzie dla was niemożliwego. Oto słowo Pańskie. Stajemy dzisiaj niezwykle radośni w tej świątyni, odświeżeni, już po części wypoczęci. Dziś tak naprawdę przeżywamy Wigilię naszego święta. Wigilię dnia, w którym wchodzimy przed cudowny wizerunek Matki Bożej. Dziś cieszymy się z tego, że już jutro dojdziemy do upragnionego celu. Celu, którym jest staniecie twarzą w twarz z naszą Matką, z Matką Chrystusa. I zobaczmy te słowa dzisiejszej Ewangelii, mówiące o epileptyku, którego apostołowie nie mogli uzdrowić. Słowa Ewangelii, które mówią o Jezusie, który jakby obstawiał swoich uczniów za to, że nie potrafił wypędzić złego ducha z człowieka. Wiara czyni cuda. Tak często mówimy. Ale czy rzeczywiście sama wiara uczyni cuda? Jeżeli sama wiara czyni cuda, to po co jest Pan Bóg? To Bóg działa cuda. A my wierzymy w to, że dzięki Panu Bogu możemy te cuda oglądać. I droga siostro i drogi bracie, na początku drogi do Matki Najświętszej, czy wyruszałeś z Łomży, z Ostrołęki, z Ambroma, z Kolna, Wyszkowa, czy z jakiegoś innego miejsca, czy wierzyłeś w to, że dojdziesz do tego dnia, że staniesz tutaj w Żurawiu, a kolejnego dnia zobaczysz upragniony wizerunek Matki Bożej? Może miałeś taką nadzieję? I zobaczmy, jeżeli byśmy stawiali tylko na wierze i na naszych zdolnościach, umiejętnościach, to Bóg byłby niepotrzebny. Gdybyśmy pokładali nadzieję tylko w wygodnych butach, dobrych wkładkach, czy też jakichś super ochładzających napojach, czy maściach na zbolałe ścięgna i mięśnie, byśmy doszli. Ale czy byłoby to takie dojście, którego pragniemy? Czy to wiązałoby się z przeżyciem duchowym? Może gdzieś tam łezka by się uwolniła. Ale wątpię, że byłoby to przeżycie duchowe, które satysfakcjonowałoby Cię.
I może dzisiaj doszedłeś bez żadnego burkla, bez żadnej obolałej nogi, czy bez poparzenia, czy bez asfaltówki. I może myślisz, że ta pielgrzymka dla ciebie jest nieowocna. Może myślisz, że ten czas, który spędziłeś na wędrówce, jest nieowocny, bo nie przynosi żadnych korzyści. To zastanów się, czy wierzysz. Zobaczmy, Pan Jezus mówi, jeżeli twoja wiara byłaby tak wielka, jak ziarno gorczycy, powiedziałbyś tej górze, a przesunęłaby się stąd tam. Co dla ciebie jest górą? Co dla ciebie stanowi tą górę? I do czego potrzebujesz wiary, żeby tą górę przesunąć? Na pielgrzymce tą górą mogą być właśnie obolałe nogi. Może być współbrat z noclegu, czy współsiostra z noclegu, która głośno karmi i nie daje się wyspać. Co może być górą w życiu codziennym? Niezdany egzamin, kłopoty w rodzinie, niemożność dogadania się ze współmałżonkiem, problemy rodzicielskie, problemy dziecka, które gdzieś się zagubiło. Górą może być też to, że masz rodziców, którzy już sobie nie radzą i musisz im pomagać. Problemem może tą górą, która nie może się przesunąć, może być twoja relacja z dziewczyną, z chłopakiem, z drugim człowiekiem. Jeżeli twoja wiara byłaby tak wielka, jak gorczycy ziarno, ta góra by się przesunęła. Droga siostro i drogi bracie, na początku powiedziałem, że wiara czyni cuda. Wiara bez nadziei, że Bóg spełni nasze oczekiwania, jest niczym. Dlatego śmiało możemy wierzyć w to, że Bóg spełni dla nas to, co jest najlepsze. I droga siostro i drogi bracia, Bóg chce dla nas jak najlepiej. Bo Bóg kocha każdego z nas. Każdy z nas jest Jego umiłowanym dzieckiem. Wiara będzie miała wtedy sens, kiedy Ty zejdziesz z pierwszego miejsca, a umieścisz tam Boga. Jeżeli nie będziesz tak jak apostołowie, którzy możliwe, że próbowali w tej Ewangelii po prostu zabłyszczeć przed ludem, że oni po prostu wypędzą tego złego ducha. I można powiedzieć, że Jezus im utarł nosa. Bez mnie nic uczynić nie możecie. Dlatego prośmy Pana Boga o przymnożenie w nas wiary. O przymnożenie wiary, która góry przenosi, a zatem też, która czyni cuda. Prośmy o to za wstawiennictwem Matki Najświętszej, naszej Matki, do której pielgrzymujemy, a która nieustannie wskazuje na swojego Syna. Zobaczmy, nikt tak mocno nie przytula nas do swojego serca, jak Matka. I mam nadzieję, że każdy w swoim domu odczuł to mocne tulenie swojej Matki. A jeśli nie, to wiedz o tym, że Maryja przytula cię do siebie. Przytula cię do siebie, aby wskazać też na Chrystusa. Na Chrystusa, który umarł za nas na krzyżu, abyśmy mieli życie wieczne. I droga siostry, drogi bracie, dzisiaj chciałbym, abyśmy wszyscy zastanowili się nad tym, jaka jest moja wiara. Czy moja wiara jest tak wielka, jak ziarnko gorczycy? Czy potrafię prosić Pana Boga o to, aby przeniósł razem ze mną te wszystkie góry,
które stoją.